Moi drodzy, tych z Was, którzy tak strasznie, kurwa, aż zaciśniętymi zębami śledzą moją wojnę z Parobkiem Parchem Murańskim, zachęcam do przeprowadzenia małego śledztwa, ponieważ widocznie dużo ludzi już zapomniało o tym, że w zeszłym roku Parobek Murański opowiadał, że został rzekomo napadnięty pod żabką we Wrocławiu przez trzech rzekomo przeze mnie wynajętych zbirów i on dzielnie im się przeciwstawił, dwóch z nich obezwładnio szybciutko połamał im ręce. Trzeci panicznie uciekając, wpadł pod samochód. To, że to wydarzenie nie miało miejsca, to, że nikt z połamanymi rękami nie trafił w danym czasie do szpitala, to, że w żadnym monitoringu, w żadnym zgłoszeniu policyjnym czy lekarskim nie było kolizji, że ktoś samochodem potrącił kogokolwiek, to już dawno udowodniono. Natomiast wyraźnie chyba wszyscy zapomnieli o tym, że ten. Parobek po prostu chodzi, zmyśla i wymyśla przeróżne kurwa rzeczy, tylko po to, żeby zmienić temat. Zatem, wszystkich z Was, którzy tak bardzo śledzicie wojnę moją z parobkiem mureńskim, zachęcam, dopytujcie się go. Dopytujcie się go, niech dokładnie jeszcze opowie, jak ma się ten jego rzekomy, kurwa, bohaterski wyczyn, że trzech kurwa rozjebał, w stosunku do tego, jak zaprezentował kompletny brak jakichkolwiek umiejętności, to eksperci się opowiadali, to nawet nie to, że widać, że on nie ma żadnego doświadczenia w ringu, to nawet widać, że on w ogóle... Nie umiał się bić nawet na ulicy, kurwa, nie ma żadnego doświadczenia, że to jest zwykły pozer, który naopowiadał, jaki to jest zawodnik, gdy przyszło wszystko, do czego okazało się, że on nie ma zielonego pojęcia o jakiejkolwiek walce. Nie sądzę zresztą, domyślam, że są jakieś przygłupy, kurwa, którzy chcą się wypromować, natomiast żaden szanujący się zawodnik nie wyjdzie z tym parobkiem do ringu, bo to jest zwyczajnie wstyd. On nawet tak przegrał z Arkiem Tanculą, to oczywiście próbował wszystkim mówić, że on już prawie wygrywał. No to, to jest chory psychicznie człowiek, to jest potworny kurwa mitoman, który głową atakował pięści kurwa i mimo, że cały świat zobaczył, że on nie ma żadnych umiejętności, to nadal potrafi wszystkim mówić, że on już prawie kurwa wygrał. On już prawie kurwa wygrał. To, co jest zresztą takie żenujące, to pamiętam taką konferencję, jak jakiś młody dziennikarz jeszcze przed walką, bo jeszcze walka to był kluczowy moment, bo jeszcze przed walką nikt nie wiedział, kim jest ten Parobek. Kurwa, może naprawdę jakieś krotek, kurwa, umie. Walka pokazała, że on nie ma zielonego pojęcia o walczeniu, ale to zupełnie zerowego, kurwa. I pamiętam, taki młody dziennikarz jeszcze przed walką zadał mu pytanie a propos klatki rzymskiej. I Parobek Murański z takim, z taką powagą mówi, a co, z czym tobie się kojarzy klatka rzymska? No i młody chłopak mówi, no nie z niczym i Parobek Morański no mnie z latami treningów, kurwa. No jak walka, kompromitacja, potworna kompromitacja, przerażony, przerażony Parobek Morański się skompromitował. Walka pokazała, że on nie ma zielonego pojęcia o walczeniu. I teraz, czy naprawdę wszyscy zapomnieli, kurwa, tę konferencję? Naprawdę wszyscy zapomnieli, że ten Pozer, kurwa, potrafi obrazić dziennikarza, wmawiając mu, że on jest, kurwa, wielki fighter i potem nagle to jest wszystko zweryfikowane, że on nie ma zielonego zielonego pojęcia. Moi drodzy zachęcam, zachęcam was do tego, żebyście nie odpuszczali takich kłamstw, ponieważ to jest to jest człowiek, który wielokrotnie się skompromitował kłamstwami i a propos dokumentu, który my robimy film dokumentalny o Porobku Murańskim, to będzie dużo większe dzieło niż myślałem, ponieważ przede wszystkim jest to duża afera pedofilska, w której Murański i jego żona są tylko częścią i to jest zupełnie osobny temat. Natomiast upadek tak zwane studium głupoty. Roboczo się to nazywa, studium głupoty ostatnim dniem zdjęciowym w cudzysłowie do tego filmu będzie dzień, w którym będzie wszędzie w wiadomościach Jacek M, jego żona GM zostali aresztowani pod zarzutem handlu dziećmi stręczycielstwa i to będzie ostatni dzień zdjęciowy. Natomiast chodzi o to, żeby od początku w kariery w cudzysłowie tego kurwa Parobka pokazać, ponieważ to trzeba bardzo napiętnować. Takie postawy. Takie postawy trzeba napiętnować, ponieważ nie może być, że jakieś takie patogale, kurwa, tylko po to, żeby zdobyć oglądalność, promują takiego parobka, który tylko chodzi, obraża wszystkich, kurwa, z jednej strony się podlizuje, innych wyzywa. I taka patogala, kurwa ma, promuje takie ścierwo, tylko po to, żeby na tych najniższych instynktach zarobić. To też, oczywiście igrzyska głównożerców, to jest również materiał, który szykujemy materiał dokumentalny, czyli również o takich patogalach, które wykorzystują te najprymitywniejsze instynkty, tylko po to po prostu, żeby tych młodych zaciągnąć przed kurwa telewizory i żeby płacili im pieniądze za oglądanie takiego po prostu zwyczajnego syfu. Także jeżeli chodzi o Parobka Morańskiego, on musi zostać bardzo spektakularnie obnażony. Obnażone te wszystkie jego wypowiedzi, fajnie ułożone, to naprawdę będziecie mieli niezły ubaw z tego, ale musimy pamiętać, że kluczowe są ofiary, ponieważ dla wielu dziewczyn, kobiet już teraz, które oglądają tego parobka w telewizji, a kilkanaście lat temu były przez niego gwałcone czy zmuszane do prostytucji, oglądanie tego ścierwa i promowanie to jest wielka krzywda. Te, te osoby, te ofiary nadal cierpią. My jesteśmy z nimi w kontakcie i przede wszystkim pamiętajmy, że tym osobom należy się sprawiedliwość i miejsce parobka murańskiego jest w więzieniu i tam też skończy. I w momencie, kiedy naprawdę będzie ten moment, my zadecydujemy, kiedy to będzie moment, kiedy on po prostu zostanie aresztowany. Wtedy będziemy mogli obnażyć te wszystkie kłamstwa, te wszystkie, moi drodzy, to naprawdę będzie studium głupoty, jest najlepszym tytułem do tego, ponieważ ludzie zapominają rzeczy, które były trzy miesiące temu. Natomiast my to wszystko zbieramy i jak ułożymy, to sobie ludzie nawet przypomną, jak to możliwe. Jak to możliwe, że ktoś taki wmówił nam, że jest fajterem? Jak to możliwe, że ktoś taki wmówił nam, że pod żabką został napadnięty i połamał ręce? I to o to chodzi, że ludzie będą w szoku. Każdy, każdy kto promuje tego parobka, każdy kto wspiera tego parobka będzie zwyczajnie skompromitowany. I jedyna dobra robota tego parobka to to, że dzięki tej jego chwilowej popularności w cudzysłowie, no bo jednak nie ma co ukrywać, to jest popularność wśród plepsu, uda nam się nagłośnić dużą aferę, ponieważ przez Handel Dziećmi, przez Wałcz, tam gdzie na przykład Haneman, który oficjalnie wspólnik, były wspólnik kurwa Parobka Murańskiego i jego pracownik, Haneman oficjalnie jest na liście pedofili, możecie sobie sprawdzić, i wielu różnych innych, wpadliśmy na to, że zamieszane są w to dużo szersze kręgi i chcielibyśmy, żeby nie tylko Parobek, po prostu za to odpowiedział, ale również te inne osoby. W związku z czym, ta chwilowa popularność, my mu pozwalamy na to, my mu pozwalamy na to, ponieważ dzięki temu parobkowi uda się zrobić bardzo głośny proces, nagłośnić dużo ludzi. Czeka, czeka bardzo dobrze, czekajcie, kurwa, uwierzcie mi, będziecie zszokowani. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.